Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, ostatnio kończyliśmy nasze spotkania, w których starałam się wyrażać moje życzenia związane z Nowym Rokiem. Ale chyba nie skończę na życzeniach tamtych, będę je kontynuował. Bo faktycznie wszystko, co znajduję na kartach Słowa Bożego, jest fantastyczną okazją do tego, by wyrażać życzenia, by w jakiś sposób wyrażać to, co takie ważne. Czytałem niedawno artykule o tym, że pewien człowiek osadzony w więzieniu amerykańskim zdecydował się na uczestniczenie w kursie korespondencyjnym, biblijnym kursie korespondencyjnym, który przygotował znany ewangelista i kaznodzieja Dwight Moody. Kiedy zakończył kurs, napisał bardzo ciekawe słowa. Napisał: jestem nowym człowiekiem w starym ciele. Faktycznie pomyślałem, że szkoda, że człowiek ten nie pomyślał równocześnie o tym, choć pisał o prawdzie, że jeszcze tylko trochę, a będzie mógł być nowym człowiekiem w nowym ciele, kiedy Chrystus powróci. Jesteśmy coraz bliżsi powrotu naszego Zbawiciela. I coraz bardziej tęsknimy za tym powrotem. Chcemy tego powrotu. Marzymy o tym. Stajemy się jeszcze bardziej, chciałoby się rzec, adwentystami, czyli oczekującymi spotkania z Nim, z naszym umiłowanym Zbawicielem. Czy mamy jakieś warunki do spełnienia, aby do spotkania doszło i to takiego triumfalnego, które zagwarantuje nam wspólne życie już przez wieczność z Jezusem? Ależ tak. Chciałbym tym razem powiedzieć wam nieco na temat tych warunków. Na temat po prostu zmian, które następują dzięki Jego mocy. Pierwsza zmiana to zmiana myślenia. To niesamowite, ale zmiana myślenia polega na myśleniu czystym, na myśleniu dobrym i pozostawieniu gdzieś już w przeszłości na zawsze, odłożeniu na zawsze myślenia błędnego, myślenia grzesznego. Faktycznie tego rodzaju zmiana myślenia może być nazwana upamiętaniem albo, tak jak zwykliśmy używać takiego słowa wcześniej, po prostu pokutą. Bo pokuta według Słowa Bożego, pokuta według Boga nie jest karą za grzech, nie jest zadośćuczynieniem grzechowi. Pokuta według Słowa Bożego jest po prostu całkowitą zmianą myślenia. Tu przychodzi mi na myśl przepiękny tekst, który cytuje słowa Jezusa Chrystusa, a znajdujemy go w Ewangelii Mateusza w rozdziale 3 i tam 8 wierszu. Jezus powiedział: wydawajcie więc owoc godny upamiętania. To jest właśnie to. Zmiana myślenia. I pozwólcie, że przynajmniej jeszcze o drugiej zmianie, której chciałbym życzyć wam z całego serca, sobie także, bo chyba wszyscy, absolutnie wszyscy potrzebujemy takich zmian, absolutnie wszyscy potrzebujemy czegoś takiego, co dokona się w naszym życiu i to bezpowrotnie, czyniąc nas innymi, nowymi ludźmi. Ta druga zmiana to zmiana serca. Przypominacie sobie czas, kiedy pewnej nocy do Jezusa przybył dostojnik żydowski o imieniu Nikodem. Człowiek ten nie mógł dalej żyć w samotności sam, z samą myślą o fakcie, że Jezus naucza rzeczy, które poruszają tłumy i zaczęły poruszać także jego. Chciał więc przyjść do Jezusa, porozmawiać z Nim. Ale co powiedzą inni, jeśli zobaczą Go jako człowieka, członka Sanhedrynu, Najwyższej Rady Żydowskiej, rozmawiającego z jakimś nauczycielem z Galilei? Na wszelki wypadek wybrał porę nocną. I kiedy zaczął rozmawiać, usłyszał od Jezusa niezwykłe słowa. W 3 rozdziale ewangelista Jan sprawozdaje nam o tych słowach bardzo wyraźnie. Ten tekst prawie znamy wszyscy na pamięć. Pozwólcie, że zacytuję go tym razem w tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej. Ewangelia Jana, rozdział 3 i wiersz 3. A Jezus rzekł do niego: zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeżeli ktoś nie narodzi się ponownie, nie będzie mógł ujrzeć Królestwa Bożego. Regeneracja, tak nazywam tę zmianę. Regeneracja,
która jest całkowitą zmianą serca. Narodzić się na nowo? Przypominacie sobie zapewne dobrze rozmowę Nikodema z Jezusem. Jezus tłumaczy Nikodemowi coś, co on czuje, że jest czymś fascynującym, czymś nowym, czymś niezwykłym i czymś na pewno prawdziwym. A przecież jednak stawia pytania, które pozornie zdają się sugerować, że Nikodem niczego nie rozumie. Czy człowiek może narodzić się na nowo? Może wejść do łona swojej matki? Może stać się nowym człowiekiem, będąc starym? Jak to możliwe? Jezus miał tylko jedną odpowiedź dla Nikodema. Nikodemie, jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie rozumiesz? Tak, drodzy przyjaciele, ta zmiana jest konieczna. Konieczna dla naszego szczęścia, konieczna dla przyszłości, dla tego nowego życia w starym ciele. Jeszcze trochę tutaj na ziemi, a później w nowym ciele, już na zawsze. Chyba warto pomarzyć o tym i warto prosić Boga, aby dokonał tego. Bo to nie tylko jest moim życzeniem dla siebie, dla was na nowy rok. To jest także, moi drodzy, moim marzeniem i modlitwą, aby Pan dokonał tego w każdym z nas. Zmiana myślenia i zmiana serca. Czy może być jeszcze jakaś inna? Oczywiście, że tak. O tych innych porozmawiamy następnym razem, ale dzisiaj sądzę warto, abyśmy już westchnęli do Pana w prosty sposób, mówiąc: Boże, jeśli te zmiany są możliwe tylko dzięki Tobie, jeśli te zmiany są możliwe tylko dzięki temu, czego Ty dokonujesz w naszym życiu, zmień moje myślenie. Jeśli to, zmień całkowicie moje serce. A jeśli to nazywamy nowonarodzeniem, niech będzie. Jeśli to nazywamy całkowitą zmianą, czyli regeneracją naszego życia, niech się stanie, abyśmy byli nowi, nowymi ludźmi. Proszę Cię, Boże, abyś dokonał tego w każdym z nas. I wierzę, że jesteś gotów i chętny. Spraw, byśmy pragnęli tego szczerze i głęboko. W imieniu Jezusa prosimy o to, wysłuchaj nas. Amen.